Witam Was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Bany. Jesteśmy na połowie maratonu, na półmetku maratonu na T25 Pilot 1. Dzisiaj jest ósma misja, także zostało jeszcze 7, z czego 5 trzeba zrobić, żeby dostać T25 pilota za darmo. Pojawia się wiele głosów, jedni twierdzą, że zaraz wzrosną tak wymagania, że masakra. Inni cieszą się, że te 7 misji było dość prostych. Zastanawiałem się, co będzie jutro, pojutrze. No, na pewno trochę wzrosną, ale moim zdaniem WG w końcu podeszło do tematu racjonalnie. Jak pomyślę o maratonie na WZ-kę 111, gdzie każdą nacją trzeba było zrobić ileś tysięcy doświadczenia i ileś fragów, chyba 150 fragów i 30 tysięcy doświadczenia, 50 czy 150 tysięcy, nieistotne. W każdym razie, jak tylko zobaczyłem wymagania, od razu stwierdziłem, że nie gram i myślę, że zrobił tak każdy zdroworozsądkujący, pracujący, mający rodzinę człowiek. Tutaj sprawa wygląda zupełnie inaczej, ponieważ pierwszą misję mieliśmy wygrać łącznie 5 bitew jako top 10 pod względem zdobytego doświadczenia, 10 pojazdów zabić w drugim, także kręcimy się wokół zadawanych obrażeń, wygranych bitew i tak dalej, i tak dalej. I czym je robić? No na pewno tym, co najlepiej nam przychodzi. Jak była misja na 2000 obrażeń, no to oczywiście bez dwóch zdań jak najwyższym poziomem, bo wtedy najłatwiej było wbić. Jeśli chodzi o doświadczenie, no to tutaj mamy dwie opcje, albo czołgi premium, albo lajty i spotowanie. Dzisiejsza misja, w której było zostać w top 3, wygrać bitwę, robiłem na zmianę ELC-kiem i rudym, jednak rudy, czyli szóstopoziomowy czołg premium, okazał się do tego najlepszy, po prostu wchodziła misja za misją. Także jeśli byście chcieli kontynuować ten maraton, ponieważ no teraz na pewno wymagania będą większe, tego się już nie będzie dało zamknąć w 11 bitwach, gdzie było 10 do zrobienia, także najlepiej zastanowić się dobrze nad strategią. Dzisiaj na przykład mógł idealnie sprawdzić się Churchill 3, który dostał więcej punktów doświadczenia. Na randomkach wygląda to różnie, na przykład warte zauważenia jest wpływ misji na rozkład czołgów. Jak mieliśmy do zrobienia na 2000 obrażeń, praktycznie w ogóle nie było czołgów lekkich w bitwach. Ja wtedy zrobiłem na 5000 spota, ponieważ no, to był banał w pierwszej misji, po prostu wyjechałem na pierwszej otwartej i zrobiłem. Zero lightów, mnóstwo niszczycieli czołgów. Głównie czołgi, które zadawały mnóstwo obrażeń, ja wtedy grałem 907, to tylu jak pancerów S100, tylu godzil nie widziałem nigdy, także jak dla mnie bardzo interesujący temat. Jeśli chodzi o samego pilota, to tak czy tak pewnie zrobiłbym ten maraton, nawet jakby go nie było, czyli spełniłbym wymagania, także gram dalej. Do tego można, jeśli coś się nie uda albo się nie chce, można zakupić tokeny i sobie wziąć ten czołg. Czy on jest dobry, czy nie, no tego nie wiem, no jak każdy Super Pershing, tak, jak każdy amerykański czołg w zasadzie, dobra wieża, w miarę dobra wieża, dobre opuszczanie, 192 penetracji, słyszę mnóstwo głosów, że to jest za mało, ale pytanie brzmi, ile w takim razie powinien mieć średni czołg 8 poziomu, którego rzuca na dychy, 300, 330, ja mam wrażenie, że to będzie całkiem przyzwoita premka, zresztą oglądacie ją teraz w akcji i gość Sir Pop sobie radzi. Jeśli robiliście wszystkie misje od początku, to już w piątek pilot może być wasz. Jeśli coś wam umknęło, to oczywiście niedziela. Początkowo myślałem, że trzeba będzie więcej tych żetonów i tak dalej, no ale teraz mamy top 3 i zastanawiam się tylko, czy będzie misja na, nie wiem, 5 bitew w top 1. Ciekawe, czy to jest możliwe. Napiszcie w komentarzu. Napiszcie w komentarzu, jak wam się wydaje, jak to się skończy i przede wszystkim, jak idą wam te misje, czy wszystkie udało się zrealizować. Mnie na razie tak i nie mogę powiedzieć, żebym się namęczył, także bardzo mnie cieszy fakt, że mamy do czynienia naprawdę z ludzkim eventem, a nie z czymś, gdzie trzeba było siedzieć przy komputerze, nie wiem, 6-7 godzin, żeby zrobić cały maraton. To jest naprawdę bez sensu. Jestem bardzo zadowolony z tego, że WG w końcu pomyślało o normalnych ludziach. I miejmy nadzieję, nie wiem jaka będzie misja jutro, liczyłem, że będą jakieś przecieki. Binio z rykoszetu pierwszego dnia miał, dalej nie ma już przecieków, także ciężko jest obstawić
co będzie następnego. Mam nadzieję, że się będzie trzymać top 3. A może jest opcja, że będą mniejsze wymagania, ponieważ w ten weekend pojawiły się większe z prostego powodu, że ludzie teoretycznie mają więcej czasu w weekend. Także bardzo bym się cieszył, gdyby jutro pojawiła się znów prostsza misja, to wtedy uwierzyłbym naprawdę w WG i myślę, że takie podejście do tematu dużo bardziej by im się opłaciło, ponieważ na pewno gracze odwdzięczyliby się kasą w innym momencie. Już 7 fragów, także myślę, że ten czołg nie będzie tragiczny. Także, tak jak mówiłem, warto przemyśleć, czym gramy. Większość misji najlepiej robiło mi się, oprócz tej na 2000 obrażeń, robiłem ELC-kiem, bo nim aktualnie gram, sprawia mi mnóstwo frajdy. I 6 poziomem raz Ester, VM74, jak były tam, bądź top 5, jeśli chodzi o obrażenia. No i wczoraj Rudym, także pomyślcie, czy nie warto robić tego 6 tierem, ponieważ przychodzi to naprawdę łatwo. Co więcej, no, będę życzył Wam przede wszystkim powodzenia, żeby udało się tego pilota zdobyć. Są na pewno dużo większe szanse niż w misji na WZ-a. Także trzymam za siebie i za Was kciuki. Mam nadzieję, że się uda. E75, także chyba najgroźniejszy przeciwnik, którego mógł spotkać w tej bitwie nasz bohater, postanawia objechać. Tak widzę, że ten czołg jest całkiem żwawy. Ja go wcześniej na YouTubie nie oglądałem, także pierwsza bitwa, którą oglądam i wygląda na to, że będzie całkiem niezły, mimo tego całego PR-u. No takie gadanie, na początku Defender miał być OP, potem wszyscy stwierdzili, że wcale nie jest OP. No jak to wygląda na randomkach, to wszyscy wiemy, nie jest wcale z nim tak ciężko, jak wie, gdzie się strzela. Okej, wszystko w odcinku. Ja zapraszam Was klasycznie do komentowania, lajkowania, subskrypcji. Niezmiennie mnie to motywuje, pomaga w rozwoju kanału. I do następnego odcinka. Pozdrawiam, bany.